Zaczynasz przygodę z marketingiem i zastanawiasz się, od czego zacząć? Mam dziś dla Ciebie trzy kroki, które pozwoliły mi nauczyć się marketingu. Działamy! Cześć, witam Cię w kolejnym, już siódmym odcinku Strategicznych Piątków. Zazwyczaj rozmawiamy tu o dosyć skomplikowanych strategiach biznesowych, rozmawiam albo z gośćmi, albo samodzielnie. Tutaj prezentuję odnośnie strategii, czy to marketingowych, czy to strategii sprzedaży, czy strategii relacji, będzie za tydzień takie wideo. Jednak postanowiłem jeszcze przed świętami, jeszcze przed nowym rokiem stworzyć taki krótki film, w którym pokażę, w jaki sposób ja nauczyłem się marketingu, po to, żeby pokazać Wam, że ten proces wcale nie jest aż tak wielce skomplikowany, pod warunkiem, że wie się, w jaki sposób właśnie ten proces rozegrać, w jaki sposób pozyskiwać wiedzę, skąd ją czerpać, które źródła są ok, które źródła nauczą Cię praktycznych rzeczy, takich, które możesz wdrożyć, a które są być może takie nie do końca. Ubrałem to w trzy takie podstawowe kroki, o których będę mówił za chwilę. Oczywiście na wstępie już zaznaczam, że musisz pamiętać o tym, że nauka marketingu to proces ciągły. Ja też ciągle się uczę, też popełniam nadal błędy. Oczywiście, że tak. Czy to w biznesie, czy nawet w marketingu, który jest jakby połową mojego życia, który jest moim życiem zawodowym, nadal popełniam błędy. Musisz pamiętać o tym, że nauka to proces ciągły, który będzie trwał, to też pokażę za chwilkę, bo w pewnym momencie wydaje nam się być może, kiedy uczymy się nowych umiejętności, że umiemy już wszystko. To jest bardzo niebezpieczny moment. Zaraz to pokażę na prezentacji, ale bardzo ważne jest dla mnie to, żebyś pamiętał o tym, że edukacja to proces ciągły i żebyś w żadnym momencie się nie zatrzymywał, żebyś w żadnym momencie się nie zatrzymywała, nie zamykała, nie zamykał na nową wiedzę, na nowe doświadczenia, żeby obserwować właśnie, jakie błędy ja być może popełniam, jakie rzeczy mogę robić lepiej, bo to jest bardzo ważne podejście, które sprawia, że możemy stać się prawdziwymi ekspertami, a nie tylko ludźmi, którzy coś tam o marketingu będą wiedzieć. Okej, lecimy więc do prezentacji. Trzy kroki, w jaki sposób ja nauczyłem się i oczywiście nadal uczę się marketingu i mam nadzieję, że ktoś z Was to zaimplementuje, że ktoś z Was być może w 2021 roku postanowi sobie, że okej, ja teraz postawię na edukację z marketingu, chcę, żeby moja firma miała więcej nowych klientów, być może ktoś z Was chce rozpocząć pracę w marketingu. Tak też oczywiście można, więc lecę z prezentacją i działamy. Na początek chciałbym Wam opowiedzieć o efekcie Krugera-Dunninga. Jest to taki prosty wykres, który porównuje poziom naszej wiedzy, który mamy, niski bądź wysoki, czyli coraz wyższy na tej osi poziomej i na osi pionowej pewność siebie. Czyli to takie poczucie, że ile ja wiem, czy mam niską pewność siebie w ramach tutaj na przykład marketingu, czy wysoką. Bo to jest bardzo ważna rzecz, która kryje w sobie pułapki. Dwie pułapki, w które można dać się złapać i które sprawią, że nigdy tak naprawdę nie staniemy się ekspertami z marketingu, czy nawet specjalistami, którzy potrafią w swojej firmie pewne trendy przewidywać, wybierać pewne narzędzia, uskuteczniać jakby swoje lejki sprzedażowe i tak dalej, i tak dalej. Więc kiedy zaczynamy i mamy niski poziom wiedzy, no to zazwyczaj mamy też niską pewność siebie, bo nie wiemy, czym jest marketing, bo nie wiemy, jak pozyskiwać nowych klientów, nie wychodzi nam to, więc mamy w głowie takie co takiego, czyli co ja muszę zrobić, czym jest marketing, jak się do tego zabrać, jak to zrozumieć i tak dalej, i tak dalej. I kiedy zaczynamy drążyć temat, czyli na przykład kiedy wy zaczniecie uczyć się w ten sposób, o którym ja będę dzisiaj tutaj mówił marketingu, to przychodzi pierwszy bardzo niebezpieczny moment. Wiem wszystko, to śmiesznie proste. Tak jest to tutaj nazwane na wykresie, który zaciągnąłem ze strefy inwestorów. Jest to moment, w który wpada się w momencie, kiedy pozyskujemy nowe umiejętności i kiedy nagle ten przyrost wiedzy jest bardzo wysoki, w porównaniu oczywiście ze stanu zero, który gdzieś tam mieliśmy, do tego stanu jakiegoś, kiedy już coś wiemy, to psychicznie ten przyrost jakby pewności siebie jest dużo wyższy niż przyrost wiedzy. I wpadamy trochę w taką pułapkę, że okej, byłem na dwóch szkoleniach, gdzieś tam coś przeczytałem, coś sprawdziłem i nagle wiem wszystko. I to jest pułapka dlatego, że jeśli zostaniemy w tym punkcie, to zauważcie, że pomimo wysokiej pewności siebie,
nadal ten poziom wiedzy jest niski, czyli prawdopodobnie też efekty naszych działań marketingowych nie będą jakieś super świetne w długim terminie. Może coś uda nam się zrobić fantastycznego w krótkim terminie, czyli jakąś jedną super kampanię, jakąś jedną fajną reklamę na Facebooku, jeden fajny post, jeden fajny filmik na YouTubie i to zadziała, będzie super, ale strategia w długim terminie raczej gdzieś tu w którymś momencie ten brak wiedzy wyjdzie. Więc uważamy na ten pierwszy punkt, kiedy myślimy psychicznie, że już wiem wszystko. Potem zazwyczaj, jeśli ciśniemy dalej, czyli dalej się szkolimy, dalej robimy te rzeczy, o których będę mówił za chwilkę, to przychodzi taki moment, kiedy pewność siebie nam spada, bo zaczynamy zauważać, że to jest jednak troszkę bardziej skomplikowane niż na początku myślałem. To jednak nie jest tak, że super kampania na Facebooku da nam mnóstwo klientów w długim terminie i w sposób stabilny. To jednak nie jest tak, że jakaś reklama w wyszukiwarce, czy jakiś film na YouTubie, czy newsletter i tak dalej będzie tym, czego potrzebujemy. Jednak okazuje się, że ten mój poziom wiedzy jest już trochę lepszy, kiedy zauważam, że to jest bardziej skomplikowane, ale jednak nadal zobaczcie, że na tym wykresie jesteśmy w tej pierwszej połowie tej osi. I jest to ważny moment, po którym przychodzi jeszcze gorszy moment, bo jeśli idziemy dalej i dalej poszerzamy swoje horyzonty, to dochodzimy do momentu takiego, że zaczynamy myśleć, że nigdy tego nie zrozumiemy, że to jest na tyle trudne, że albo trzeba to porzucić, albo trzeba zatrudnić kogoś do tego i już nigdy o tym nie myśleć i tak dalej, i tak dalej. Albo zmienić i szukać czegoś nowego, jakiejś innej dziedziny, w której będziemy jakby lepsi. I to jest taka pułapka numer 2 na tym wykresie. Już na szczęście ostatnia, potem będzie tylko lepiej. Jak widzicie, ta oś pewności siebie już będzie jakby lecieć ku górze. Bardzo ważne jest, żeby tutaj się nie poddawać i dalej cisnąć, dalej pozyskiwać nową wiedzę, dalej starać się wrzucać w nowe doświadczenia, czyli praktyka, praktyka, praktyka. Bardzo ważny jest ten punkt, podobnie jak ten numer 2. I kiedy to przejdziemy, kiedy dalej będziemy uparcie poszerzać swoje horyzonty w tej dziedzinie, jaką jest tutaj oczywiście marketing, to przychodzi taki moment, kiedy zaczynamy dostrzegać, że to przynosi efekty, że ta nasza pewność siebie znów leci troszkę ku górze, że to zaczyna mieć sens, tak jak jest tutaj napisane. I tak dalej, i tak dalej. I finalnie przychodzi taki moment, kiedy uświadamiamy sobie, i to jest ten poziom ekspercki, że to wszystko jest skomplikowane, że marketing jest skomplikowany, ale rozumiem coraz więcej, rozumiem coraz więcej zależności. Wiem, w jaki sposób uczyć się więcej, wiem, w jaki sposób popełniać błędy, żeby one nie były błędami, ale lekcjami na przyszłość i tak dalej, i tak dalej. Tak wygląda całościowy wykres tego prawa. Bardzo ważne jest to, żebyście mieli to w pamięci, bo kiedy zaczniecie pozyskiwać nową wiedzę, czy to z marketingu, czy z jakiejkolwiek innej dziedziny, to możecie w pewne pułapki wpaść. Warto wtedy wiedzieć, że tak działa nasza psychika i że trzeba to po prostu przełamać i brnąć jakby dalej w daną dziedzinę. I teraz trzy kroki do nauki podstaw marketingu, czyli nakreślę wam, w jaki sposób wyglądał mój proces, ale też wielu moich znajomych, wielu przedsiębiorców, pewnie też proces nauki nie tylko podstaw marketingu, ale i innych dziedzin, których można się nauczyć, niezależnie czy to będzie taniec, czy to będą szachy na przykład, czy to będzie, nie wiem, sprzedaż, księgowość i tak dalej, i tak dalej. Zawsze ten proces wygląda mniej więcej podobnie. W przypadku marketingu czymś, od czego ja zaczynałem i co wam polecam też, żeby nie bagatelizować, bo jest to taka rzecz, która teraz być może jest już tak troszkę traktowana po macoszemu w dobie internetu, w dobie mnogości webinarów, live'ów i tak dalej, i tak dalej. Zapominamy troszkę, niektórzy zapominają o czymś takim jak książki. I tutaj chciałbym mocno was zachęcić do tego, żeby o tym nie zapominać, bo po pierwsze, książki są dużo tańsze niż szkolenia, dużo tańsze niż kursy online. Jedna książka to tak mniej więcej 40 zł, są i takie za 100 zł, ale jakby to nadal jest dużo mniej niż szkolenia, a wiedza, jaka jest przekazywana w tych książkach, jeśli oczywiście wie się, po jakie książki sięgać, jest naprawdę bardzo przydatna i też w wielu książkach, wbrew pozorom, bardzo praktyczna, pokazująca jakby konkretne rzeczy, które możesz wdrożyć.
Ja pokażę Wam zaraz 7 książek, które wybrałem z tej półki, która jest za mną i też z innych miejsc, w których trzymam książki, żeby pokazać Wam 7 moim zdaniem takich najważniejszych. Jeżeli ktoś z Was nie przeczytał którejkolwiek z książki z tych, które Wam za chwilę pokażę, to absolutnie musicie to nadrobić. I też oczywiście jakby wrzucam Wam pod spodem link do pobrania PDF-a, w którym znajdziecie listę większej ilości pozycji, listę, gdzie zawarłem więcej książek z różnych dziedzin, z psychologii, marketingu, z podstaw, ale też z rzeczy bardziej rozszerzonych, z biznesu, czyli zdradzam troszkę, co tam za mną na półce na każdym wideo leży. Pod spodem znajdziecie link, możecie sobie potem pobrać, ale teraz pokażę Wam takie absolutne 7, top 7, które musicie przeczytać. Pierwszą książką, o której chciałbym Ci opowiedzieć, są Pułapki myślenia Daniela Kahnemana. Laureat Nagrody Nobla swoją drogą i uznany autorytet, chyba taki topowy teraz w świecie psychologii, opowiada w tej książce, tak jak sam tytuł wskazuje, o pułapkach, jakie drzemią w naszym umyśle. I teraz, książka jest przydatna dla każdego człowieka, jakby rozumie się samo przez się, żeby wiedzieć, jak działa nasz mózg, ale dla marketerów ważna jest podwójnie. Raz, z racji tego, jak możemy to wykorzystać w życiu prywatnym, dwa, z racji tego, jak możemy to wykorzystać w biznesie, czyli w marketingu. Bo tutaj to jest kopalnia wiedzy i to jest taki fundament do tego, żeby zrozumieć te książki, o których będę mówił za chwilę, te książki, które możesz sobie pobrać na liście, które są za mną i w kilku jeszcze u mnie innych miejscach. I bardzo mocno zachęcam Cię do tego, jeśli nie czytałeś tej książki, to nie jest to przypadek, że polecam ją jako pierwszą dzisiaj w tym wideo. Musisz koniecznie ją przeczytać. Ona jest troszkę gruba, że tak powiem. Też treści, które tutaj są przekazywane, nie są najprostszym językiem napisane, są nieco naukowym językiem napisane. Będzie trzeba pewnie niektóre strony przeczytać 2-3 razy. Ja przynajmniej tak przez nią przechodziłem, ale naprawdę bardzo mocno polecam. Jeżeli nie przeczytałeś jeszcze tej książki, jeżeli nie przeczytałaś, musisz koniecznie to nadrobić. To pozycja numer 1. Pozycja numer 2, troszkę wynikająca z tej pierwszej, to Wywieranie wpływu na ludzi Roberta Cialdiniego. I ta książka znów jest przydatna z dwóch powodów. Raz, żeby wiedzieć, jak się bronić przed tym, kiedy ktoś wywiera na nas wpływ. Dwa, żeby wiedzieć, jak wywierać wpływ na innych, czyli po prostu jak komunikować w marketingu. Jak mówić pewne rzeczy, jak pisać pewne rzeczy, co zrobić w sprzedaży, bo tutaj też są konkretne strategie, co zrobić na stronie internetowej, co zrobić w procesie właśnie sprzedaży, w procesie marketingu, w komunikacji i tak dalej, i tak dalej. Bardzo przydatna rzecz, kopalnia wiedzy, ale warto ją przeczytać dopiero po tej książce, o której mówiłem przed chwilą, bo wtedy wnioski z tej książki będą bardziej zrozumiałe, łatwiej zapadną w pamięć, łatwiej zrozumiecie, o co w nich chodzi i tak dalej, i tak dalej. To pozycja numer 2, obowiązkowa, jeśli ktoś nie czytał, to koniecznie. I rzecz trzecia, ostatnia z takich psychologiczno-socjologicznych, to Zaczynaj od dlaczego Simona Sinka. Tutaj możecie demo tej książki tak jakby obejrzeć sobie na YouTubie. Simon Sinek, TED, Start with Why. Znajdziecie jego wystąpienie, ale warto ją uzupełnić tą książką, zwłaszcza, że ona się bardzo szybko jakby czyta, bardzo przyjemnie, jest fajnie napisana i w fajny, prosty sposób opowiada o tym, jak należy mówić o firmie, aby do zakupów nie tyle przekonywać, co inspirować nawet. Brzmi trochę tajemniczo, ale zachęcam Was do tego, bo ta książka jest nie tylko dla jakby dużych marek, dla dużych firm, ale nawet powiedziałbym przede wszystkim dla tych małych, które nie mają dużego budżetu i mogą to nadrobić, no właśnie, tym, co jest tutaj w tej książce, więc do tego mocno Was zachęcam. Pozycja kolejna obowiązkowa. Rzecz numer 4 to Marketing 4.0. Uzupełnienie Biblii marketingu, która stoi tam też w rogu na półce, ta najgrubsza, największa książka. Uzupełnienie i troszkę taka aktualizacja o najnowszą wiedzę. Ona jest nadal aktualna, mówię to w grudniu 2020. Nadal te rzeczy, które są tutaj napisane, są aktualne, więc warto ją przeczytać. Ona fajnie wprowadza w świat marketingu internetowego, w świat social mediów, fajnie opowiada o takich podstawach, które jakby są podstawami, fundamentami,
ale nie każdy zdaje sobie z pewnych rzeczy niestety jeszcze sprawę, więc na pewno warto po tę książkę sięgnąć. Rzecz numer 5, Zakamarki marki Pawła Tkaczyka. Książka traktuje o budowaniu marki, o brandingu, więc też obowiązkowa pozycja, jeśli ktoś nie zdaje sobie sprawy, jak ważna to jest rzecz, to zachęcam, tutaj podlinkuję wyżej do mojego odcinka Strategicznych Piątków o tym, dlaczego warto myśleć strategicznie w marketingu. I kiedy przekonacie się, że warto myśleć strategicznie, to poza oczywiście kolejnymi odcinkami Strategicznych Piątków, zachęcam Was do tej książki, ona bardzo fajnie wyjaśnia, jak zabrać się do budowania marki. Rzecz numer 6, przedostatnia pozycja z tej mojej top of the top, to jak pisać, żeby chcieli czytać i kupować, Artura Jabłońskiego o copywritingu. Najlepsza moim zdaniem polska książka o copywritingu. Fajnie tu macie wyjaśnione, jak konstruować nagłówki, jak pisać na stronie internetowej, żeby ona sprzedawała i tak dalej, i tak dalej. Po prostu jak nie wiecie, jakie treści tworzyć, to ta książka na pewno Wam pomoże. I ostatnia rzecz z tej mojej top 7, Your Prior, książka dla tych, którzy budują markę osobistą, którzy uskuteczniają jakby personal branding w swoim marketingu. I bardzo mocno Was zachęcam właśnie do tej pozycji, która jest moim zdaniem najlepsza dla tych osób, które dopiero gdzieś tam zaczynają budowanie marki osobistej, dopiero o tym zaczęły myśleć, być może przez pandemię, być może przez to, że do internetu wiele rzeczy się przyniosło, szukają jakby wskazówek do tego, w jaki sposób zaczynać budować markę osobistą. Ta książka jest bardzo fajnym pierwszym krokiem do tego procesu, więc to jest moje top 7. Jeżeli chcecie więcej, 26 książek takich moich najważniejszych, które przyniosły mi konkretne rzeczy, praktyczne rzeczy, które mogłem wdrożyć, czy to do swojego biznesu, czy do biznesu moich klientów. Znajdziecie oczywiście link poniżej, tam można kliknąć, pobrać i macie 26 książek do nadrobienia w 2021 roku. Ok, a ja teraz przechodzę do punktu numer 2, który pomógł mi zdobyć niezbędną wiedzę marketingową. Krok numer 2 to szkolenia. I pewnie nikogo tutaj nie zaskoczę, że właśnie tak to rozegrałem, że najpierw książki, potem szkolenia. Krok trzeci też pewnie będzie łatwy do przewidzenia. Odnośnie szkoleń, jedna najważniejsza uwaga. Pamiętajcie, aby szkolić się u praktyków. Niezależnie, czy szkolicie się w Polsce, czy za granicą, zawsze warto korzystać z takich szkoleń, które są tworzone przez osoby, które nie tylko szkolą, ale i wdrażają te rzeczy, o których mówią w trakcie swoich szkoleń. To jest bardzo ważna rzecz. I teraz, nie polecę Wam konkretnych szkoleń, przez które ja przechodziłem, bo część z nich się trochę zmieniła. Nie polecę Wam jakby szkoleń z zakresu na przykład reklam na Facebooku, reklam w Google, copywritingu, sprzedaży i tak dalej, bo tego jest bardzo dużo jest tych dziedzin, bardzo dużo jest szkoleń. Zrobimy po prostu tak, że jeżeli poszukujesz jakiegoś szkolenia z konkretnej dziedziny, napisz proszę w komentarzu, o jaką dziedzinę chodzi, jakiego szkolenia szukasz, w jakim zakresie chcesz się dokształcić. Ja wtedy Ci mogę polecić konkretnych szkoleniowców z Polski, konkretnych szkoleniowców być może z zagranicy, konkretne jakieś szkolenia być może, które się odbywają właśnie z tego zakresu, takie, które ja sprawdziłem, albo takie, które sprawdzili moi na przykład znajomi, gdzie widziałem, jaki tam jest zakres materiału, w jaki sposób to jest przekazywane, co dana osoba robi, poza tym, że szkoli, i tak dalej, więc to jest mój pomysł. W komentarzu możesz napisać, jakich szkoleń poszukujesz, ja postaram Ci się pomóc. Nie mam z tego żadnych profitów od szkoleniowców, więc tutaj nie chcę jakby robić lokowania jakichś konkretnych produktów, szkoleniowców. Po prostu potrzebujesz pomocy, pisz w komentarzu, ja Tobie odpisuję, z jakich szkoleń ja wiem, że warto skorzystać i mam nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni. Warto tylko pamiętać o tym, że szkolenia to jest też bardzo ważny krok do tego, aby nauczyć się podstaw marketingu. I teraz trzeci krok, oczywiście tutaj pewnie nie będzie wielkiego zaskoczenia, że jest to praktyka. Czyli mamy te książki, mamy te szkolenia, to są dla mnie takie dwa filary, żeby tę wiedzę pozyskiwać. I krok trzeci to jest praktyka. Dlaczego te dwa pozostałe są kroki tak bardzo istotne? Bo moim zdaniem, tutaj podoba mi się taki cytat, już nie pamiętam kogo, ale nie jest to jakby mój cytat, że żeby wyjąć coś z głowy, czyli żeby użyć czegoś w praktyce, najpierw trzeba do tej głowy to
włożyć. Więc stąd najpierw książki, najpierw szkolenia, czy jakieś solidne fundamenty tej wiedzy, żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób pewne rzeczy wprowadzić. Potem to wprowadzamy. Ważne też, żeby oczywiście mierzyć wszystkie rzeczy, które robimy w marketingu, żeby wiedzieć, czy one działają, czy nie. I tak wygląda właśnie krok numer 3. I mam nadzieję właśnie, że nie przejdziecie od razu do kroku trzeciego, czyli tylko będziecie pamiętać o tych dwóch poprzednich krokach. I jeszcze mam dla was właśnie wskazówki, żebyście pamiętali o tym, że przyjdą takie momenty, kiedy będzie wam się wydawać, że te wykresy lecą w dół, znaczy to nie wydawać, to będą konkretne dane, ale będzie wam się wydawać, że nie macie na to pomysłu, że nie wiecie, co z tym zrobić. W takich momentach należy po pierwsze oczywiście mierzyć wszystko, żeby wiedzieć, dlaczego te wykresy spadają, żeby wyciągać naukę na przyszłość, ale też warto wtedy może się cofnąć do kroku pierwszego, do kroku drugiego, może zamiast szkoleń jakieś konsultacje u kogoś warto wykorzystać i tak dalej, bo zazwyczaj zawsze przy nauce czegoś nowego, zwłaszcza marketingu, który zmienia się dynamicznie, który jest zależny od wielu różnych czynników, na które czasem nawet nie mamy wpływu, zawsze przyjdzie taki moment, kiedy ten wykres jednak będzie leciał trochę w dół. Rzecz druga, potrzeba czasu. To jest taka rzecz, na którą klienci często zwracają mi uwagę, na przykład, że w marketingu no, trzeba poczekać na wyniki, trzeba poczekać, aż pewne rzeczy się zoptymalizują, aż będziemy mieli wystarczająco danych, żeby sprawdzić, czy dana strategia działa, czy trzeba coś tam zmienić, przyjąć jakąś inną taktykę i tak dalej, i tak dalej. Niestety w marketingu tak to wygląda, że nie wszystko jest wiadome po pierwszym tygodniu, po pierwszym miesiącu, czasem nawet, jeżeli mówimy o strategii marki, to czasem nawet po pierwszym roku możemy dopiero jakieś badania robić, czy dana strategia się sprawdza i tak dalej, i tak dalej. Drugi czynnik, o którym należy pamiętać, i trzeci to ten, aby w marketingu korzystać z pomocy innych osób, czy to zewnętrznych konsultantów, szkoleniowców, czy to wewnątrz swojego zespołu. Pamiętać o tym, że przy marketingu im więcej tych specjalistów bierze udział w tworzeniu, w kreacji waszej strategii, tym prawdopodobnie będzie dla was lepiej, bo jednak czym więcej głów, tym więcej pomysłów, tym więcej doświadczeń i tak dalej, więc pamiętajcie o tym, żeby nie uczyć się gdzieś tam na własną rękę samodzielnie i nie korzystać z żadnego zewnętrznego wsparcia, bo znam osoby, które niestety w ten sposób sobie działają. Ja na początku też trochę działałem w taki sposób, na szczęście szybko mi przeszło i szybko zacząłem szukać zewnętrznego wsparcia i w ten sposób jakby szybciej można przeskoczyć na tym naszym wykresie z poziomem wiedzy w kierunku wyższej jakby wiedzy. Więc to są te trzy rzeczy, o których chciałbym, żebyście pamiętali. Mam nadzieję, że dzięki temu odcinkowi wiesz już, w jaki sposób powinieneś podchodzić do kwestii nauki marketingu. Być może sięgniesz po jakąś nową książkę na początku roku, może jeszcze na święta jakiś prezent sobie zażyczysz od kogoś, być może warto wybrać się na jakieś szkolenie w styczniu, w lutym, być może warto pomyśleć o tym, jak mierzyć swoje praktyczne działania, żeby lepsze wnioski z nich wyciągać na przyszłość, a może zrobić po prostu te trzy rzeczy naraz i twój marketing w 2021 roku pójdzie do góry, czego ci oczywiście mocno życzę. Pamiętaj tylko proszę o tym, żeby być cierpliwym, o tym, że prawdopodobnie będziesz potrzebował trochę czasu i o tym, że prawdopodobnie na twojej drodze przydarzą się jakieś słabsze momenty, jakieś porażki, jakieś drobne potknięcia. Tyle dzisiaj z mojej strony. Jeżeli chcesz być na bieżąco oczywiście z cyklem Strategiczne Piątki, chcesz co piątek otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, zachęcam cię do subskrypcji, do zaznaczenia dzwoneczka. Pamiętaj też, żeby w komentarzu zapytać ewentualnie o jakieś szkolenia, jeżeli poszukujesz z jakiegoś zakresu. Ja nie mam żadnych układów z żadnymi szkoleniowcami, że za jakiś procent i tak dalej. Dlatego właśnie w taki sposób chcę do tego podejść, więc jeśli potrzebujesz czegoś, pisz w komentarzu, daj też łapkę w górę, jeśli to było dla ciebie wartościowe. Pamiętaj o tych 7 książkach, które ci poleciłem i oczywiście widzimy się za tydzień, będzie tym razem oczywiście rozmowa. Będzie rozmowa o relacjach, będzie Boże Narodzenie, więc troszkę świątecznie będzie.
Widzimy się za tydzień. Trzymam mocno za ciebie kciuki. Cześć.